Dzień dobry. Dzisiaj pocztą singapurską dotarła do mnie paczuszka nierejestrowana. Będzie to zegarek. Kupowałem go na Wiszkomie. Datę tutaj mamy zakupu 14 stycznia. Godzina nawet jest, wysłane zostało 16 stycznia, dzisiaj jest 5, dzisiaj jest, przepraszam, 7 lutego. Także świetny czas. 5 dolarów sprzedawca tutaj zadeklarował jako prezent. Nie będziemy się tutaj bawić, rozwodzić nad kopertą. Użyjemy tępego noża. Puściutko, taki suś, troszkę jestem rozczarowany, bo to miał być kolor brązowy, a to jest jakiś różowawy. Może go rozpakuję. Jakiś taki różowawy mnie to nie bardzo mnie tu urządza, bo to na chłopa to. Zobaczymy, co tutaj nam napisał sprzedawca. 9 stycznia 2017. Nie wiem, czy to jest data produkcji, czy czego, no nieistotne. Na takim pasku. Niech powącham. Jak to farbą wali, jak będzie musiał poleżeć. Tak jak mój pasek zamówiony chyba z 2 tygodnie na balkonie, aż wywietrzał. Zatyczka jest, także nieuruchamiany. Jeszcze raz. Koszmarny smród, aż wykręca nos. Nie wiem, z czego oni to robią, z psów. Zobaczymy, jak to siedzi na mojej ręce. Ach, sztywne to strasznie, że to nie jest takie proste założenie. Ups. Spróbuję to zapiąć, żeby zobaczyć, jak to będzie się na ręce prezentować. No miał być wybór, był albo brązowy, albo czarny, a to jest, widzę, jakąś taką farbą skóra pociągnięta, że ona zsiąkła, skóra piła i ops. Ja mam dość dużą rękę i mimo wszystko troszeczkę tak jest, choć jak się rozrusza, to całkiem się prezentuje. Oczywiście te małe zegareczki to atrapy, to nie ma co dwóch zdań. No może być, no gdyby nie ten smród, tu się z niego coś, jak widać, nie wiem, czy to kamera złapie, sypie jakiś proch. Może to, o, przepraszam, może to, o, tu widzicie, mnóstwo tego się sypie. No szkoda, bo jest, fajnie się prezentuje na ręce. Gdyby nie ten kolor, za mało farby dali, wpiło im. No jest jak jest. Powinno być kolor taki, jak mają te rzemienie, brązowy, ciemny. Z tyłu jest ok. Może dlatego, że nie starali się malować. Tak jak tu widać na tym pasku. Tu jest niemalowany, tu malowany i od razu jest. No dobrze, zostawimy go na parapecie. Może ptaki go nie zjedzą, niech wietrzeje, bo smród jest, naprawdę proszę mi wierzyć, jest koszmarny, ale to trzeba przyłożyć do nosa i powąchać, wtedy rzuca się jeszcze, zobaczę, czy mi ręka nie, no ręka mi nie prześmierdła, no ale no szkoda, bo byłby ciekawy zakup, no gdyby nie ten kolor. To smród wytrzeźwieje, mam doświadczenia z paskiem, wytrzeźwiał w końcu, wytrzeźwiał, przepraszam, wywietrzą.
i było dobrze, na pewno będzie, mam nadzieję, że tak samo będzie z tym zegarkiem, tylko że kolor, no fatalny, no. Mogło być gorzej, ale miał być brązowy. No dziękuję za uwagę. Jeżeli no to co można powiedzieć o wykonaniu, widzę to. Nie ma się co przyczepić, za 20 bodajże 3 zł mi kosztował, plus 5 zł przesyłka, 28 zł, to naprawdę nie ma się czego zbytnio narzekać. Nic bym nie narzekał, gdyby był odpowiadał temu, co było w zamówieniu. No a tak, wykonanie jest jak wykonanie. No dobrze, no to tyle, taki króciutki filmik. Niech sobie leży, wietrzeje. A ja pozdrawiam i miłego dnia życzę.